O, O, teraz, teraz okej. już tak. Dzień dobry. Dzień Witamy. dobry. Wiesz co, myślę, że byłoby lepiej, gdybyśmy zwracali się do siebie po imieniu. Co ty na to, Leszku? Do mnie przez ty nawet możecie mówić, nie widzę problemu. No, ale tak, wolałabym, żeby to w obie strony szło. Co ty na Oczywiście. to? Super. Powiedz mi, Leszku, taką rzecz, bo przeczytałam te wszystkie punkty twoje i nie do końca rozumiem, ta sesja jest dla ciebie? Tak, to jest sesja dla mnie wyjaśniająca, bo spotkałam pewną dziewczynę, opętała mnie, nie wiem co się dzieje do tej pory, Czyli jakby. rozumiem, że chcesz ściągnąć jej wpływy z siebie, o to ci chodzi, taka jest twoja intencja? Tak, i chcę się dowiedzieć, po co ją spotkałem, do czego, na co, jak to się stało, czemu tak na mnie podziałała, czemu tak to się złożyło, Rozumiem. wszystko Czyli nie wyjaśnię. chodzi ci o to, żeby tutaj w jakiś sposób ją zatrzymywać, bo my nie ingerujemy w innych Nie. ludzi. Oglądałeś nasze sesje, Leszku? Tak. Ja chcę Dobrze. tylko się dowiedzieć, czemu mnie to Dobrze. spotkało i po co było. Okej. Okay. No właśnie dlatego, bo tutaj nie do końca było z kontekstu tych pytań wiadomo, o co tobie chodzi, jaką masz intencję, więc wolałam od razu dopytać. I teraz tak. Asiu, ty chciałaś o coś zapytać Tak. odnośnie Mianowicie, Marty. Leszku, kiedy poznałeś Martę? Kiedy to było? W październiku. Powiedzmy, Zeszłego roku. tak, coś takiego. No i to. I to ciekawa sprawa, bo. Jeszcze mam Miałem do ciebie pytanie jedno, Leszku. Takie, które może coś wnosić. Czy ty kiedyś może praktykowałeś jakieś praktyki magiczne? Interesowałeś się takimi rzeczami? Jeżeli tak, to jakbyś mógł powiedzieć, co to było? co to znaczy magiczne. Magią się jako tako nie zajmowałem, ale czasami wychodzę z ciała, mnie wywala śnieniem, się zajmuję progresywnym. Ogólnie zdobywam wiedzę z ze wszystkich praktycznie poziomów, ale Czyli magią się... rozumiem, że potrafisz wejść Wychodzić po z ciała? prostu w astral, Obe. podróżujesz i Samo nie wracasz, wpadę, tak? nie potrafię. Aha, czyli nie kontrolujesz tego. Tego Dobra, nie okej. kontroluję. Poczekaj. Czasami samo mnie z ciała wyrzuca i wtedy coś tam się dzieje, a tak I to... jakbyś mógł powiedzieć, co wtedy się z tobą dzieje? Czy na przykład jak wychodzisz, trafiasz w miejsca pułapki, jesteś atakowany, ktoś się goni, czy coś takiego ma miejsce? Co z tego Nie. pamiętasz? Dużo pamiętam, ale nie ma czegoś takiego. W ogóle strachu nie ma. Jedyny strach, jaki czuję, to tylko lęk wysokości miałem we śnie. Nie ma żadnych ataków. Z tego, co wiem, to dochodzę do najwyższego poziomu świadomości w śnieniu i nie ma żadnych strażników, przeszkód, niczego, co by mnie atakowało, blokowało. Jaki to jest według ciebie ten najwyższy poziom świadomości? Wtedy kiedy? No, rozmawiałem z głównym konstruktorem, tak mi się wydawało. O, A kim jest ten konstruktor? Stwórcą, Bogiem, można go różnie nazywać. Ale rozmawiałeś z nim jakoś w ostatnim czasie, czy na przykład rok temu? Aż pół roku temu jakieś. Pół roku temu. I jak go widziałeś? To jako film taki był, księgowy, a kontakt z Benem Affleckiem. Widziałem go jako jakiś, jak jako, huma, jako humanoida, tak? Tak, jako człowiek siedzący przy komputerze, pokazywał mi na tablecie jakiś zielony krajobrazik, o sobie myślę, pokazuje mi następne wcielenie. No dobrze, ale skąd masz pewność, że osoba, za którą się podaje jako głównego konstruktora, że nim jest? Po Bo czym to poznajesz? to znaczy ja wyrażam przedtem intencję. Jak mówiłem, zajmuję się śnieniem progresywnym. A I... przedstawił ci się, Leszku? Przedstawił ci się, podał jakieś imię na przykład, powiedział, jak się nazywa? Nie, nic mi nie podał. Ja go po prostu widziałem, taka osoba i tyle. Także wyrażam intencję przed snem i to się dzieje tam, gdzie chcę iść A czy przeważnie. możesz powiedzieć, jak ta osoba wyglądała na przykład z wyglądu? Wysoki, niski, włosy, jakiego No koloru? mówiłem, jak gość z filmu księgowy Ben Affleck. Akurat Jest właśnie nie widziałam tego filmu, także no ja widziałam. Tak, to... No, to taki według mnie najmądrzejszy człowiek na świecie i tak mi się pokazał, więc... Aha, a jak wyglądał? Włosy miał też dłuższe może? Nie, nie, nie. Krótkie. Krótkie włosy. Tak. Aha. No dobra. Krótkie w garniturku. Ale to chyba nic nie powinno wnosić do tematu. To znaczy, mogło też wnosić, zależy co by tam się jeszcze wydarzyło. I jeszcze pytanie, Dorotko, tutaj czego dotyczyła praca jasnowidza, którego prosiłeś no o właśnie, pomoc? właśnie. O co chodziło z tą pracą, Leszko, jakbyś tak pokrótce
powiedział, bo piszesz tutaj, że czymś pomógł mi i Marcie. Tak, bo chciałam o co się ty się dowiedzieć zwróciłeś? O nasze wcielenia, czy jesteśmy sobie przeznaczeni, czy to jest pisane, czy da się jakoś nas pooczyszczać i tak dalej. W ten sposób, tak, z takim czymś się do niego zgłosiłem i nie wiem, czy to w jakiś coś mi sposób pomógł, czy mnie wydymał po prostu z kasy i tego chciałem się dowiedzieć. Ale to co, no ale to nie rozmawiałeś z nim, on nie mówił ci, jak to widzi, czy... Bo... Rozmawiałem, wiem, co mi powiedział, ale nie rozumiem wszystkim prawdy. I... Aha, rozumiem, rozumiem. Ale w skutku rozumiem, że nie odczułeś, tak, za bardzo? No właśnie, że nie i dlatego jestem ciekawy, że mi bajek nas sprzedawał. Okej. Okay. Dobrze. A pytanie jeszcze no jest najważniejsze, bo o to chodzi, bo tą kobietę poznałem, powiedzmy, że przez sen. Zapytałem, czy jest to jakaś kompatybilna do mnie kobieta, partnerka, nie? No i pokazała mi kobietę o imieniu Marta. No i za jakiś czas poznałem, na Facebooku fajna buzia, patrzę, no kurde, dodałem do znajomych, zagadałem, potem patrzę, ona ma na imię Marta faktycznie. I, no i tak to się zaczęło, więc to tak jakby mi w snach coś podsunęli i nie wiem, czy to była wkrętka, wałek, czy mnie ktoś balona zrobił. Więc też... Czy to no, co, Asiu? Myślę, że możemy tutaj zacząć. Ja już nie mam pytań. Reszta to, co Leszku, chciałam. Czy ja mogę prosić o odpowiedzią mi na to. O wyłączenie czego? Mikrofonu, bardzo proszę. Mojego? Tak, twojego. Dziękuję. Okay. Dobrze, Asiu, połącz się z ciałem subtelnym Leszka. Wyszukaj go i szczytaj po kodzie genetycznym, czy na pewno to jest nasz Leszek. Tak. Leszek. Czy on jest świadomy naszej obecności, ciało subtelne? W pewnym fragmencie jest świadomy. A dlaczego w pewnym fragmencie? Czyli większość ciała jest nieświadoma? Jest nieświadoma, natomiast koło ciała subtelnego wygląda to tak, jakby stał w okręgach, kręcących się okręgach koloru białego. To zrób taki kanał telepatyczny tylko dla VIP-ów między tobą a nim i zapytaj, czy Leszek zgadza się subtelny na tę sesję, na pracę nad nim i z nim. Czy daje nam pełną autoryzację? Tak, Leszek wyraża zgodę, ale równocześnie z jego zgodą usłyszałam krzyk kobiecy, że nie wyraża zgody. Dobra. To możesz powiedzieć tej kobiecie, że my zajmujemy się Leszkiem, nie nią, więc zgoda jest Leszka na jego pracę, tak, a nie pracę z nią. Tak, ona wręcz krzyknęła tutaj. Zapytaj Leszka, dlaczego nas zawołał do siebie. Ciało subtelne jest uwięzione, ograniczone. Ciało fizyczne czuje wpływ na sobie. Traci kontrolę nad sobą, nie panuje nad wszystkim w życiu i chciałoby znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, kto tak mocno ingeruje i dlaczego w niego samego. Czy on rozpoznaje ten głos, który przed chwilą usłyszałaś? Tak. Jest mu znajoma. Do kogo należy ten głos, jak uważa? Jest to kobieta o imieniu Marta, która krzyknęła, że nie wyraża zgody. A gdzie ona jest? Skąd ten głos dobiegał, Asiu? Usłyszałam go w przestrzeni, natomiast tutaj mentalnie na pewno wywiera bardzo duży wpływ. A czym są te kręgi, którym jest otoczony Leszek? To są jej kręgi, to wszystko pochodzi od niej. To jest takie uwięzienie ciała i podporządkowanie tego ciała. Do czego służą te kręgi, Asiu? To jest jej taka ochrona, żeby tak jakby jej nie uciekł nigdzie. A w jaki sposób te kręgi wpływają na ciało fizyczne Leszka? Zaobserwuj. Co cały to powoduje? Czas czuję przeciąganie mimo strachu, który w sobie ma. Cały czas do tej kobiety. Cały czas też jest obecna w jego życiu poniekąd, nie potrafi wyzwolić się spod tego wpływu. Nie umie. Mhm.
A czy jest gotowy, żeby zawołać tę kobietę do swojej przestrzeni? Boi się. Gdzie ma w sobie lęk przed nią? Praktycznie w całym ciele. Ma ten lęk wpisany. A dlaczego się jej boi? Jak zdał sobie sprawę, że nie jest to osoba dla niego też korzystna i ciało fizyczne widzi, pod jak wielką kontrolą jej się znajduje, to wywołuje też w nim lęk. On czuje się też w pewnym momencie owładnięty, a nawet nazwałabym to opętany przez tą kobietę. Ona zmienia całkowicie też jego myślenie i tutaj takie próby rozluźnienia u niego, nerwowe, na przykład tiki, napięcie ciała, to jest wszystko spowodowane nią. On nie potrafi, nie potrafi tego wyłączyć. Czy on widzi, do czego służy, do czego służą te okręgi wokół jego ciała subtelnego? Słyszał to? Tak, on czuł też blokadę, tylko nie widział. Nie widział, że ma coś dookoła też siebie sama. Chciałby je ściągnąć? Żeby nie przeszkadzały mu podczas naszej pracy? Tak, tak. To swoją wolą niech to zrobi. Energetycznie niech rozkruszy te wszystkie okręgi. Zapieczętowane. One mają też ochronę. Nie szkodzi, ale to jest jego przestrzeń. Więc skoro się znajdują w jego przestrzeni, to jego wola ma większą moc sprawczą. Gdzie w sobie czuje niemoc, tak, że nie może tego ściągnąć? To jest w nim. Właśnie ta jego wola tutaj jest jego wolą i on stara się to zdjąć, ale tak jakby jak zaczyna to robić, czuje, jest blokowane. Gdzie w sobie czuje tę blokadę, Asiu? Wpis w klatce piersiowej. Zaczyna rozrywać to i nie może tak jakby dalej, zaprzestaje pracy. Wyciąga to, ten wpis z klatki piersiowej na trzy. Energetycznymi rękami ten wpis jest na zewnątrz na trzy. Jeden, dwa, trzy. I jest na zewnątrz. I chciałabym, żeby energetycznie po prostu ten zapis zlikwidował, anulował. Cały czas tutaj myślę, żeby wyciszyć dla ciała subtelnego przekazy głosowe, ponieważ zaczęła mówić do niego, że nie może nie może jej się pozbyć. Asiu, mamy pozwolenie, mamy pełną autoryzację, więc wyłącz to. Tak, bo ciało subtelne to odbiera. Wyłącz to. Ona już niczego nie przekazuje, nie ma takiej możliwości, żeby przekazała. Dobrze. Cicho, teraz może to ściągać. Dobrze, niech teraz to ściągnie i anuluje, zniszczy swoją energią. Unicestwi ten zapis. Tę blokadę. Rozpadła się. I na trzy niszczy ten okręgi, które są wokół jego przestrzeni. Jest 7 okręgów. Wszystko niszczymy. Tak mocno kumuluje teraz energię, robi taki bardzo silny wystrzał, tak jakby bomba wyeksplodowała na 3. Kumuluje teraz energię i na 3 rozwala to. 1, 2, 3. Tak, i wypadła pieczęć, która też była zgodą na nałożenie tego nieświadomą dla ciała subtelnego. Spadła jak taka kłódka na dół. Więc teraz weźmie tę pieczęć do ręki i woła panią. Jeszcze się boi. Jeszcze jest strach. Gdzie ma w sobie lęk? Gdzie go ma? W klatce piersiowej największe. Wyciągamy. Energetycznymi rękami otwiera zapieczętowany portal, zabezpieczony. I wszystko do tego portalu wychodzi. Cały ten lęk. Wyrzuca. Nie ma już tutaj wpisów takiego. Ciało subtelne po wyjęciu tego lęku czuje się takie skołowacone, tak jakby... Niech podniesie swoje częstotliwości. Nie wiedziało, co się stało, tak. Podnosi swoje częstotliwości do najlepszych parametrów dla siebie.
Tak, bo widzę, że zaczyna się kręcić w kółko, czyli już nie robi się ciekawie z tym ciałem. Podnosi, podnosi mocno częstotliwości. Spokojniej. Niech sobie weźmie kilka głębokich oddechów. Tak. Lepiej. Lepiej? Czy jest Leszek Subtelny gotowy, by poprosić panią Martę? Chcę z nią się spotkać. To nie Jest wejdzie do jego gotowy. przestrzeni. Jak ona ma Asiu na imię, jej prawdziwe imię? Z poprzedniego życia Emilia. Emilia. No tutaj. Stoi? Tak. Dobrze, opisz mi tę istotę, jak subtelnie ją postrzegasz. I sprawdź po kodzie genetycznym, co to jest za istota. Jako ciało subtelne, kim ona jest? Na pewno jest to istota wampiryczna. Z którego Też. Kręgu, Asiu? Z piątki? Z piątki. Wygląda. Aha. Widzę ją jako kobietę. Ciało subtelne wzrostu, na pewno 1,75 m minimum. Ubrana w skórzane spodnie, kurtkę. Wysokie obcasy i ma długie, kręcone, ciemny blond koloru włosy. Tak wygląda ciało subtelne. Jak się zachowuje, kiedy znalazła się w przestrzeni Leszka, kiedy on ją zawołał i ściągnął te blokady? Wyciągnął lęk. Jak na teraz reaguje? Jest spokojny, ale widzę, że patrzy na niego z taką drwiną. Drwi z niego w środku. Ale... Asiu, pozwolisz mi z nią porozmawiać? Chciałabym się zapytać o kilka rzeczy. Dobrze. Dzień dobry, Emilio. Dzień dobry. Jak się masz, Emilio? Dobrze. Dobrze. Wolisz, żebym się zwracała do ciebie, Emilio, czy Marto? Obojętnie. Dobrze, to będę do ciebie się zwracała, Emilio. Powiedz mi, czemu tak bardzo krzyczałaś? Jestem przyzwyczajona do tego u Leszka, że mam swoje zdanie. Co to znaczy, Emilio, że masz swoje zdanie? To znaczy, że mam prawo je wypowiedzieć. Oczywiście, że tak. A on ma prawo do swojego zdania, Emilio? Jeżeli miałby takie, to tak. Uważasz, że nie ma swojego zdania? Nie ma. Powiedz mi, jak długo z nim jesteś? Długo. Pojawiłaś się w tym życiu, czy w poprzednich wcieleniach? We wcześniejszym. Możesz mi powiedzieć, jak do tego doszło? Co się wydarzyło? Znaliśmy się tam. Znaliście się? Byliście parą, Emilko? Nie. To jak się poznałaś? Nie chciałam być jego parą. A jak wtedy miał na imię w tamtym życiu? Leon. Leon. Co się wydarzyło takiego? Jak wyglądała wasza relacja w tamtym życiu? Nie lubiłam, kiedy ktoś narzuca mi swoją wolę. Co to znaczy? Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Jak to wyglądało? Nie podobało mi się to, że cały czas jest zainteresowany znajomością. Za mną. A nie dawałaś mu żadnych sygnałów, że cię interesuje jako mężczyzna? Żadnych. To jaką formę relacji chciałaś utrzymać?
W jakiej formie? Koleżeńską. I powiedziałaś to wprost? Powiedziałam, żeby się ode mnie odczepił. I co się wydarzyło dalej, Emilko? I się nie odczepił. Co to znaczy? Dalej. Próbował wejść w relacje. Nachodził mnie. Ile miał lat Leon, kiedy cię poznał? 19. 19. I kiedy dał ci przyzwolenie w tamtym życiu na to, żebyś zarządzała jego przestrzenią? Od samego początku dał taki. Czym jest to przyzwolenie? Była to chęć poznania, chęć potem związku i wyszukiwanie na siłę wspólnych cech, jakie podobno mieliśmy. A czemu inkarnowałaś jako człowiek, będąc z piątego kręgu, jako istota wampiryczna? Pomogłam. Komu pomogłaś? Mogłam. Aha, mogłaś, przepraszam, mogłaś. No to wiem, że mogłaś. I tak zrobiłam. I podoba ci się inkarnowanie na Ziemi? Tak, podoba mi się. Łatwiej jest znaleźć sobie znajomych w tym życiu. Korzystasz z tych znajomości energetycznie? Bardzo. A jak korzystasz energetycznie z Leszka w tamtym cieleniu? Jak to wyglądało? Patrzę na mnie, widzę to. Co widzisz? Strach. Ale ja chciałabym, żebyś patrzyła na mnie. Rozmawiasz ze mną, Emilko. Dobrze. Przynajmniej kultura osobista tego wymaga, żebyś rozmawiała z osobą, którą prowadzisz konwersację i patrzyła na mnie. Dobrze. Powiedz mi, jak korzystałaś energetycznie z Leona w tamtym życiu? Kiedy już zdenerwował mnie na tyle, że wiedziałam, że nie da mi spokoju i próbowałam odciąć tą znajomość, on wyszukał wspólnych znajomych, którym pewne rzeczy rozpowiadał, nieprawdę o związku. Na przykład mówił, że jesteśmy razem, potem ktoś mnie pytał i za którymś razem denerwowałam się tym już. Nie A jak było to myślisz, dla mnie dlaczego tak robił? komfortowo. Może się zakochał w tobie? Pewnie tak. Tak było. Ale to jego problem. Czyli to jest twój sposób działania tutaj na ziemi? Uwodzisz mężczyzn? Tak. Tak to wygląda? Tak. Pytam, bo jeszcze jesteś pierwszą kobietą wampirem, z którą rozmawiam, więc stąd pytam. Wiem, jak to wygląda u facetów, ale chciałabym poznać, jak to wygląda z twojej strony. No to mówię. I zniewalasz tych mężczyzn? Zakochują się w tobie do pamiętania? Sami przechodzą. Czego używasz, żeby przyszli? Niczego. Po prostu mi się podobam. Co takiego jest w tobie, co przyciąga tych mężczyzn do ciebie? Może energia? Jaka energia im się podoba, Emilko? Twoja wampiryczna? Liczą na odwzajemnienie uczuć zawsze. Potrzebują miłości te osoby, które przychodzą do mnie. I dostają ją od ciebie wszyscy ci, z których korzystasz energetycznie? Nie. A co dostają? Niespodzianka. Czym jest ta niespodzianka, Emilko? Jeżeli ktoś też ingeruje w moją przestrzeń i stara się nas postawić mi warunki, zaczynam ingerować w niego. Na czym polega ta ingerencja, Emilko? Zabieram nieco energii, ale bardziej lubię mieć kontrolę nad tym Mentalną? człowiekiem.
A z jakiej energii korzystałaś? Jaką energię pobierałaś i pobierasz od Leszka i od Każdy Leona? rodzaj, energii pobierałam i pobieram od każdego, kto ma ze mną styczność. Czyli i emocjonalną, i mentalną, i seksualną również? Tak. I co z nią robisz? Do czego ci tyle energii? Jeżeli mam za dużo, wyrzucam ją. Nie szkoda ci? Nie, bo tam ją wyłapują inne byty. No to na Krzewią pewno się. szwedzki stół. Lubią to. Ja też ich lubię. A mentalnie jaki wpływ wywierasz na Leszka? Ja mu daję tylko to, co on zaoferował mi. Co to znaczy? Jeżeli prosiłam go, żeby dał mi spokój i on dalej próbował kontaktu, to w tym momencie ja mu takiego spokoju też nie dam. I to jest to, co mnie kręci. Lubię to robić. Czyli lubisz odpłacać pięknym za nadobne, dobrze zrozumiałam? Tak. Ale wiesz, że kto mieczem walczy, to od miecza ginie. Na szczęście nie posiadam miecza. Ja nie mówię o takim fizycznym mieczu, Emilko. Jesteś inteligentną kobietą i chyba dokładnie rozumiesz mój... Gdybym miała miecz, no to wtedy byłoby grubo. To Nie co mam byś zrobił? zapędów do mordowania ludzi. No to Jednak całe szczęście. Jeszcze nie. Jeszcze nie, a to w tym kierunku zmierzasz? Aż tak nienawidzisz mężczyzn? Nienawidzę. W swoich kręgach też nienawidzisz? Ze swojej rasy? Czy to się przejawia tylko w stosunku do ludzi fizycznych, mężczyzn? Do wszystkich. Bawią się kobietami, porzucają je, okłamują. Nie Czyli lubię takie masz tego. Doświadczenia, Emilko? Takie są doświadczenia twoje? I obserwacje. I wszystkich wrzucasz do jednego worka? Uważasz, że patrzysz na całokształt, na ogół? Patrzę na te, których ja spotykam. A co z tą resztą? Też również możesz ich spotkać. Jeżeli tak, to ich potem ocenię. Jeżeli nie, tym lepiej dla nich. I co takiego się wydarzyło dalej w tym życiu Leona? Jak to życie się jego potoczyło, kiedy już tak się wkurzyłaś na niego i postanowiłaś mu wypłacić? Zabrałam go na wycieczkę. Poszedł ze mną na skały wysoko do lasu. I nie chciałam z nim rozmawiać. Nie był trzeźwy, był podpity. I popchnęłam go. I co się stało? Spadł z wysoka. Czyli rozumiem, że to był śmiertelny wypadek, Emilko? Raczej już nie wstał. Ale to raczej, czy się upewniłaś, że nie wstał? Na pewno nie wstał. Widziałaś, jak wychodzi z ciała fizycznego? Wyleciał. Nie patrzyłam dalej. Spotkaliście się między wcieleniami? Widziałam, że wybiera inkarnację. Widziałam. Uczestniczyłaś w tym wyborze? Z daleka przyglądałam się tylko, co robi. Sam wybierał tę inkarnację? Tak. Prawie. Sam wybierał inkarnację. Co to znaczy prawie? Miał tam innych osobników do pomocy. Czyli jednak ktoś mu doradzał, tak, w wyborze życia? Bał się na tyle, że tak, miał osoby, które mu dopomagały w tym. To nie czego się bał, Emilko? Przede wszystkim bał się śmierci. W ciele fizycznym się bał śmierci? Tak. W przeszłym życiu bał się takiej nagłej śmierci, jak miał poprzednio. No i właśnie dlatego go to dopadło. Tak.
I ten lęk się zapisał, przeniósł go do obecnego wcielenia? Wszędzie go ma. Tak uważasz? Tak. On sam też to wie. Że boi się śmierci? On się wszystkiego boi. A my myślisz, z czego to wynika? Z czego wynika ten lęk przed życiem, przed śmiercią, przed wszystkim? Może z jego samotności. Uważasz, że czuje się samotny? Tak. Pod ilu ludzi fizycznie, pod ilu mężczyzn w tej chwili ingerujesz? Na nie chwilę wiem. obecną. Co to Nie znaczy jestem niewielu? już. No wiesz, ostatnio był taki jeden, co powiedział, że niewielu, to dla niego 75 milionów, więc wiesz, lepiej dookreślić tę cyfrę. Może 250 kilka osób tylko. To jest mało. To jest mało dla ciebie? Tak, bo są jeszcze osoby, od których się już odpięłam całkowicie. A dlaczego? Już nie były ci potrzebne? Nie było z czego czerpać. A powiedz mi, podpinasz się tylko pod mężczyzn? Pod kobiety się nie... Jedną kobietę. A czemu kobietę akurat? Co takiego miała w sobie lubiła ta kobieta? Lubiła kobiety i tylko to? Tak. No, rzuciła mi się kiedyś i mi to się nie podobało. Ale to kiedy miałaś ciało fizyczne się narzuciła, czy w ciele subtelnym się narzuciła? W obu ciałach. W obu ciałach. I jak widzisz dalej te relacje z Leszkiem w obecnym relacji. Życiu? Nie ma żadnej relacji. To co masz zamiar zrobić? Nic. Zostanie tak, jak było. Ale do czego to Leszka doprowadzi, jeżeli on tak zostawi to tak, jak było? Niech się martwi o to sam, to nie mój problem. No, ale ja pytam ciebie. Będę brała dalej z niego to, co będę chciała brać. I uważasz, że się na to zgodzi? Jeżeli zdejmie, widzę, że tutaj zdjął zabezpieczenie, zrobimy nowe zabezpieczenie. Ale wiesz, dlaczego ja tutaj jestem, Zasią? No właśnie nie za bardzo. Nie wiesz, dlaczego? Tak się domyślam, że przeprowadzasz wywiad ze mną. No wywiad to tak może nie do końca, bo to nie chodzi o to, żeby sobie po prostu pogadać. Aha. Ale mam zgodę Leszka na to, żeby oczyścić jego przestrzeń i pomóc mu w oczyszczeniu jego przestrzeni. Teraz oczyszcza przestrzeń? Naprawdę? Chcę tak zrobić? No ale po to tu jesteśmy. No bardzo późno się obudził. No lepiej późno niż wcale. Emilko. Dobrze, że w ogóle się podjął. No widzisz. Podziwiam go. Przecież on w ogóle nie ma własnej woli. On nie ma w ogóle woli siły przebicia. On nawet nie kontroluje siebie. Słuchaj, jednak ma, bo skoro poprosił o tę pracę i jesteśmy, rozmawiamy z tobą, no, więc gdybym nie korzystała z woli w tej chwili Leszka, bo tylko na mocy jego woli mogłaś przyjść i pojawić się, inaczej byś się nie pojawiła. Sama byś zawołała, też bym przeszła, jak ktoś zwraca się do mnie. Dlatego zaciekawiło mnie, o co chodzi tutaj z nim. Tak czy inaczej musiałabyś przyjść, sam nie mógł ponieważ sobie jesteś... To nie do mnie pytanie. Poprosił nas o to, żebyśmy zbadały tę sytuację. No tak, musiałem u kobiety pomagać, co mężczyzna potrafi, prawda, sam. Ale on sobie sam pomoże. On sobie sam pomoże, Emilko. No nie wiem, może kiedyś. Pomoże sobie, pomoże. Czyli rozumiem, no, że w tej chwili, na chwilę obecną, po prostu wypłacasz mu to, co miałaś w poprzednim wcieleniu. Nim dobrze rozumiem? Się owładnę, tylko nie śpieszę mi się, mam za dużo osób. A co to znaczy, że całkowicie owładniesz? Na czym polega całkowite owładnięcie człowieka, Emilio? Straci osobowość. Zwariuję. Dużo mam tych ludzi, muszę ich też segregować. I nie śpieszę mi się aż tak bardzo. Mam co robić. I tak każdego jesteś w stanie owładnąć, jak myślisz? Z tych podpiętych ludzi? Nie, nie, ogólnie. Większość osób. Potrafię.
Zostają tylko te, które naprawdę potrafią się obronić przed tym, a jest ciężko. No nie jest tak ciężko, Emilko. Wpływy wampiryczne są bardzo ciężkie, energetyka jest ciężka. Jeżeli ktoś wie, kim jest i wie, jaką rolę odgrywa w swojej przestrzeni i ma świadomość tego, kim jest, to nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek zaingerował w jego przestrzeń. Rzadko kiedy tak bywa. Ale jednak takie osoby się zdarzają. I jednak wyjątki. Może niewielu tak. Ale tak jest. Mną się też nie da radę pobawić. Nikt. No słuchaj, nikt tutaj nie ma takiego zamiaru, Emilio. Moim celem jest ustalenie przyczyny twojego pobytu w jego przestrzeni. Natomiast nie moją rolą się jest bawić z kimkolwiek. On zawsze szukał potwierdzenia na takie rzeczy, które dobrze robi. I zawsze nigdy nie był pewny, kiedy coś robił, czy ma to zrobić, czy nie. Zawsze musiała być osoba, która go nakierowała na właściwą drogę. I ty byłaś tą osobą? Nie. Ale szukał potwierdzenia, że robi coś słusznego. Zawsze. Nie był pewien tego, jakie decyzje sam podejmuje. Jak takie dziecko. Duże dziecko. Ale ja nie lubię dzieci. Nie mam instynktu. Nie masz instynktu? Nie. A masz w sferze subtelnej dzieci? Rozmnażasz się, Emilko? Nie. A dlaczego? Nie mam zamiaru, bo nie lubię dzieci. A czy istoty, że tak powiem, pokroju, które mają energię żeńską, twojego pokroju mogą się rozmnażać? Wcześniej tak było, że mogła. A teraz jak to jest, Emilko? Teraz nowy dyrygent orkiestry powiedział, sprawdza w ogóle wszystkich na razie po kodach, także nie mamy możliwości. Ale to tylko wy nie macie możliwości, czy ogólnie jest takie zarządzenie, że żadna istota z kręgów nie może? Robią jakąś segregację, w tym momencie nie wolno, ale chyba, że ktoś już zaciążył. No to już jest po ptokach. Ale zawsze go można odciążyć. Zależy, jakie ktoś ma do tego podejście. No właśnie. Dobrze, Milko. Ja ci dziękuję za informacje, które mi udzieliłaś. Zostaw mnie z Asią. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Asiu, rozłącz się. Rozłącz się. Całkowicie rozłącz się z Emilią. Podnieś swoje częstotliwości. Wróć do swoich. Jeszcze mi krzyknęła na odchodne, nie ufaj mężczyznom, bo to samo zło. No cóż, ma przykre doświadczenia kobitka. Oj, chyba tak. Dobrze, powiedz mi, jak zareagowało ciało subtelne Leszka, słysząc tę wypowiedź Emilii? Na pewno. Co z tego wyciągnął dla siebie? Co zrozumiał? Zrozumiał ciało subtelne na pewno wiele, natomiast dużo przykrych rzeczy usłyszał tak naprawdę od niej, mimo tego delikatnego, pięknego głosu tutaj, którym tak. Próbowała tak naprawdę może zrobić się na taką mniej winną istotę. Na pewno bardzo ciężka energetyka istota jest perfidna, także tutaj jest, nie ma co do tego wątpliwości. Zgadza wykorzysta się. I z palcem po prostu wnosi, ona kogoś zniszczy, ona się na pewno nie obejrzy. I tak jak przyglądałam się z boku całej jej tej postawie, na pewno nie ma ani odrobiny litości, ją po prostu ani nie empatii. Interesuje. Nie to ma on w ogóle, czuje. Nie ma w ogóle. Ona jej jest obojętna, tak jak mówiła o tym wypadku, tak? O tym spacerze. Ona go po prostu, słuchajcie, zepchnęła z takiej wielkiej skały, naprawdę i on tam się wylądował, że tak powiem, na dole. Martwy. I tak jak to mówiła, jak ja tego słuchałam, nawet bez mrugnięcia okiem, tak? Nawet jej brew nie bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek uczucia, nawet może nie wiem, jakiejkolwiek przykrości, czy chociażby. Nic w ogóle nie było.
Czyli Leszek subtelny już ma odpowiedź, kim jest i kim była dla Dużo niego. Dużo jej tutaj nie brakuje, żeby naprawdę tutaj miała rację, żeby owładnąć ciało tak całkowicie. Żeby przejąć też umysł. Jej już w dużym stopniu u Leszka się to udało. On tak naprawdę... Ale to te obręcze tutaj też były i ten też spis dużo robił. I wpływ mentalny jest tak ogromny, że on się sam po prostu w sobie gubi, ten człowiek. On się już nie odnajduje. A gdzie ma w sobie tę zgodę na ten wpływ mentalny od niej? Niech poszuka tej zgody. To jest przeniesione też i z poprzedniej inkarnacji. Z poprzedniego wcielenia. I tutaj jest powielone jako chęć poznania tej osoby. Chodzi o to, chociaż żeby poszedł do przyczyny. Na początku ona go odepchnęła, ona go odpychała, coś ją od niego odpychało. Dopiero jak ją zobaczył pierwszy raz, doszło do spotkania, to zaczął tak naprawdę czuć tą bliskość, ale na początku on czuł też, że to jest ktoś... Czyli czuł dobrze na początku. Czuł dobrze, także coś się dzieje, że ciało dawało też mu znać. Zgoda tutaj z poprzedniej inkarnacji też przeniesiona. Też bardzo się w niej zakochał. To gdzie, ta miłość gdzie jest ta zgoda taka. W nim? Gdzie to w nim jest? Gdzie jest ten zapis? W sercu, w klatce piersiowej ma taką Widzi zgodę. To? Chce się tego pozbyć? Czy tak. chce to zostawić i nadal być Tylko pod jej wpływem? Też jest jeszcze tutaj wszystkie tak naprawdę zabezpieczenia nałożone przez nią, wpisy i tak dalej są zapieczętowane, mają jeszcze pieczęć, także to jest... Ale to on to ściąga, to tutaj nie ma mocy sprawczej, to on ma taką moc sprawczą, to jest jego przestrzeń i po prostu swoją wolą to wyciąga. Dlatego on się nie mógł tego pozbyć, bo to od przepisów właśnie miało jeszcze pieczęć. Zabezpieczenie. Jeszcze Więc pieczęć. Ściąga to zabezpieczenie i energetyczną ręką je niszczy. Całkowicie. Pył. Zamienia to w pył. I wyrzuca. Widzi, że ma moc sprawczą we własnej przestrzeni, że to on jest osobą, która zarządza w swojej przestrzeni, nie ona, tylko on jej po prostu na to pozwolił. Tak. Tak, nim kierowały normalne ludzkie uczucie, a nią tutaj już jej własne cele co do niego. Widzi to. Czy teraz rozumie, jak wyglądała poprzednia relacja w poprzednim wcieleniu? Rozumie, tylko też, tak jak ciało subtelne to pokazuje, nie było też tak do końca, jak ona to przedstawiła, ponieważ jednak tutaj ukryła fakt, że dawała mu też do zrozumienia, że no, z tej oczywiście, znajomości że tak. Oczywiście, coś że tak, on ale ona tej odpowiedzialności za siebie nie weźmie. Ona on to się po prostu zakochał, tak jak i w tym życiu w niej. Chodzi o to, żeby przejrzał na oczy i zobaczył po prostu, że istoty tego typu nie mają uczuć wobec ludzi, wobec mężczyzn i po prostu działają instynktownie. Tak, on to już widzi. Wie to. Też ciało subtelne prosi, żeby oba ciała wyzwolić spod wpływu. To sam to zrobi, bo ma taką moc sprawczą. Tego za niego nikt tego nie zrobi. Ona też mu tutaj mocno wpajała w głowę takimi przekazami mentalnymi, że on sobie z tym nie poradzi. Także dokładnie. Tutaj... Gdzie w sobie ma te przekazy mentalne? Te myślokształty. Wszystko wyrzuca do portalu. To, co mu podpowiadało. I wszystkie programy, które ona mu zaszczepiła, podświadome, te przekonania, które mu powtarzała. Przede wszystkim, które uwierzył, Że będzie sam. On się boi samotności. Dokładnie. Boi, że ale to są zapisy z poprzedniego wcielenia, Asiu, prawda? Tak, to są takie właśnie jej przekazy, które przeniósł. Wszystkie te przekazy anuluje, wszystkie. Powiedz mi, co anuluje, co wyrzuca. Przede wszystkim właśnie wyrzuca podpisane z nią nieświadomie zgody, które jej dał na w ogóle ingerowanie od poprzedniej inkarnacji do teraźniejszej i też wyłapał między wcieleniami, jak ona przeglądała się z daleka na ten wybór i też tak naprawdę nie powiedziała tutaj prawdy, ponieważ mentalnie
już tam też nakierowywała... Czyli ona przed wcieleniem jako Leon, ona już go sobie wypatrzyła przed tym wcieleniem? Nie. Między wcieleniami, jak wyszedł z ciała Leona i wchodził tutaj w inkarnację Leszka. Jak wybierał ciało, też przeglądała się tam z daleka i też nakierowywała go właśnie na to, żeby mentalnie, żeby wybrał to ciało. Także był taki wpływ. On go nie odebrał, ona się do tego nie przyznała, ale tak to wygląda, jak ja to widzę. Dobrze, czy on widzi ten wpływ, gdzie to w nim są te zapisy, te przekazy? Wszystkie przekazy tak naprawdę on ma pokryte ciało. W przekazach. Całe ciało ma pokryte? Bardzo dużo tego, tak. Głowa, klatka piersiowa, brzuch, plecy, nogi. Wszędzie są wpisy, jakieś nieświadome zgody, manipulacje, plus przesłania jej mentalne i bardzo duża manipulacja już jego myślami. Ona tutaj... To inaczej, Asiu. To za dużo czasu będzie zajmowało czyszczenie wszystko tego wszystkiego. Wszystko niech wejdzie, tak. Wszystko wychodzi od razu. Wszystko to, co ingeruje w niego w tej chwili, co nie należy do niego, wszystkie wpisy, przekonania, programy, zgody, świadome, nieświadome, wszystko ląduje do portalu, wszystko jest anulowane. Dobrze. Ogrom tego wyszedł. Po prostu i to ogrom. Na całej linii czasowej, Asiu, w przyszłości, wszystko. Z poprzedniej inkarnacji. Inkarnacyjnie właśnie, i rodowo też, jeżeli tam coś wsunęła, tam czegośmy jest, nie tak, widziały tam jest jeszcze początek do tej pory. Właśnie w inkarnacji tej poprzedniej tego i tamtej Leona rodowo też. Tak. Też. Rodowo taki zapis właśnie, który wychwyciłam z poprzedniego życia, że właśnie tak jak jego tata przedstawił mu taką sytuację, że kobiety należy szanować, kochać i tak naprawdę nie można ich krzywdzić, czyli trzeba im tak jakby się poddać. Ale gdzie ma właśnie to poddanie? Jest to w tak, nim zapisane? W głowie, no to tak, wyrzuca to. Szacunek jest szacunkiem, natomiast uległość to są dwie różne rzeczy. Tak, on jest dla siebie najważniejszy. Usuwa to, wszystko wyrzuca. Ogrom rzeczy po prostu. Lęki z tamtego wcielenia, wszystkie te lęki, które miał przed życiem, przed śmiercią, przed samym sobą, przed czymkolwiek. Wszystkie te lęki usuwa. Traumy. Największą traumą to było tak ten też lęk przed spadaniem. Tutaj jest wpisane bardzo mocno w obecne życie. Gdzie to ma w ten wpis? W klatce piersiowej. To jest ten moment, kiedy on zdał sobie sprawę, że on spada, że ona go po prostu zepchnęła. Wyciąga to? Tak. Wszystkie wzorce, nawyki, które były wykreowane przez nią, bądź ona podsunęła mu takie kreacje. Wszystko z poprzedniego wcielenia i w tym wcieleniu wszystko wyrzuca, anuluje. Jest ogrom z poprzedniego wcielenia i jeszcze więcej z teraźniejszego życia. To nie... co on... Tak, wpisy, które mu porobiła, jeszcze te wpisy, które ona zrobiła, że to już są jej słowa, takie mentalne przekazy, że jest, nie potrafi sam siebie kontrolować, o siebie zadbać i nie potrafi zarządzać na pewno swoim życiem, ani kreować niczego. I on to przyjął, on to zaakceptował. Tak, obniżenie, no masakryczne, obniżenie własnej wartości, że to jest takim... Zrobiła z niego takiego nikogo, nic nie wartego i nawet już doprowadziło to do depresji, już też te myśli, które on kreował w głowie, czy co on tutaj robi, czy to życie ma sens, czy może lepiej by było, gdyby zakończył to. To też właśnie są takie, były podsuwane takie... To wszystko do portalu śmieciowego, niską samoocenę też. Samotność. Bardzo go chciała zdołować, bardzo go chciała zdołować. Bezradność, poczucie bezradności, tęsknoty, żalu. Brak poczucia bezpieczeństwa. Człowiek, który praktycznie ciągle czuje się... Brak pewności siebie, bo to też wynika z braku poczucia bezpieczeństwa. On się czuje braku zagrożony. Braku zaufania też do siebie i do innych.
Wszystkie te braki wyrzucę. Tak, tutaj porobiłam mu dobry mętlik w głowie, naprawdę. Przekonanie, że nie jest kochany. Też. Brak odwagi. Śmiałość. Tak. Poczucie niesprawiedliwości, krzywdy. Też. Dużo tego wyciągnę. I w to miejsce od razu wrzuca zapisy, które są przeciwstawne do tych, które wyrzucił, czyli takie, które będą go wspierały, które go będą rozwijały, które spowodują, że on zacznie korzystać z tego ciała w pełni i z tego życia. Przede wszystkim, że decyduje o sobie, jest wolny. Samodzielny, tak, wolny. Kreatywny. Kochany. Nad swoim życiem ma kontrolę. On sam, jeden, a nie nikt inny nad nim. Nie ma nikogo nad nim. Bezpieczny. Poczucia właśnie Sam tego... ze sobą. Tak, tego poczucia bezpieczeństwa mu przede wszystkim brakuje. On czuje się taki zagrożony. Tak jak w tamtym życiu, tak i w tym tutaj też. Radość. Niezależność, pewność siebie. Tak. I asertywność przede wszystkim też. Bo nikt tutaj nigdy już więcej nie kierował jego wolą i nie miał Tak, takiej możliwości. tak, tak. On już teraz zrozumiał jako ciało subtelne, że tak naprawdę on jest sam za siebie odpowiedzialny i nikt nie może mu pomóc, tylko on sam sobie może pomóc tak naprawdę. Dokładnie tak. Już ciało subtelne tutaj o wszystkim wie. Czy już teraz rozumie, dlaczego Marta nie chciała oczyszczania duchowego? Ona nie chciała po prostu pozbywać się siebie samej, ponieważ ona się dobrze z Dokładnie, tym czuje. dokładnie, bo to jest jej natura. To jest jej natura, tak. Bała się. Bała się też ingerencji w nią innych osób, które mogłyby też na chama pościągać z niej to, co ona tak naprawdę lubi w sobie. Ona się tego nie chce pozbyć. Nie, absolutnie. A zobacz, Asiu, czym była wizja, którą miał Leszek, kiedy Marta za czarnymi kratami powiedziała mu, że go kocha i nie potrafi się uwolnić, bo za silny jest program. Tak. Co to była za wizja? Skąd pochodziła ta wizja? To była jej wizja, podstawiony obraz, czyli takie podsunęła mu. Wzbudzenie takiej litości nad nią, że to ona jest tutaj osobą uwięzioną. Ona po prostu tą sytuację odwróciła, wykreowała siebie na właśnie taką osobę w pułapce, że ma nad sobą kogoś takiego, że się tego wpływu nie pozbędzie, żeby wzbudzić w nim też litość i żeby jeszcze bardziej go do siebie przywiązać. To była manipulacja w tym momencie Leszkiem. Czy Leszek uważa, mając tę wiedzę, którą ma już na temat Emilii, a obecnej Marty, czy uważa, że ich ścieżki się zejdą i że jest to odpowiednia osoba dla niego? Już tak nie uważa on. On naprawdę nie chce, żeby to się zbiegło. On chce tylko, żeby po prostu dała mu spokój. To, czego się dowiedział, też upewniło go w tym, że osoba jest tak naprawdę dla niego niebezpieczna. Tak. To, co zrobiła z jego umysłem, to, co próbowała zrobić z nim, czyli podporządkować go całkowicie swojej woli, to są bardzo niebezpieczne zagrywki. Tak. W przyszłości też, jeżeli związałby się z tą kobietą, mogłoby być tak, że wpędziłaby go naprawdę w niesamowitą też depresję, gdzie też nie widziałby dalszego celu w życiu ani sensu. Także inkarnacja też mogła skończyć by się podobnie nieciekawie. tragicznie, tak jak ta poprzednia, też przez nią.
On A tak nie chce. jak uważa ciało subtelne Leszka? Czy uważa, że to przeznaczenie kieruje jego życiem? Że coś mu jest przeznaczone, narzucone? Czy raczej uważa, że on sam kreuje dla siebie swoją rzeczywistość? Ciało subtelne jeszcze tutaj do tego momentu wierzyło w to przeznaczenie, że jest to przeznaczenie. Także A to też program jest karmiczny ma wpisany, akceptuje tak. prawo karmy, że coś jest właśnie przeznaczone, że coś trzeba odrobić, za coś trzeba zapłacić. Tak. Też ma wpisane. I uważa, że to prawo mu służy, ten program? Że go akceptuje? Niech spojrzy. Do tej pory mu służyło? Widzi, że było ograniczające dla niego. Było ograniczające, na pewno nie jest to niczym dla niego korzystnym. To co chciałby zrobić z tym programem karmicznym? Chciałby usunąć. Pięknie. Jest wolny. On jest kreatorem, autorem i twórcą swojej egzystencji, swojego życia. I tak naprawdę pytanie, czy jest mu ktoś przeznaczony, zaprzecza jego boskości, tego kim jest. Jako kreatora, bo umniejsza go. Tak. Czy on to teraz rozumie? Tak, rozumie, że to człowiek sam decyduje, czy Dokładnie. będzie z kimś związany, czy nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie. Nie Bo ma żadnych limitów, dokładnie. To pokazywałoby tylko, że człowiek tak naprawdę nie ma w tym życiu nic do powiedzenia. Zgadza się. Życie toczy się własnym torem i ktoś musi to tylko przyjąć i podporządkować się temu, co i tak nastąpi. A Asiu, zobacz, bo na ile prawdy jest w tym, co powiedziała Marta, czyli Emilia, z którą rozmawiałam, że przy wyborze wcielenia jeszcze ktoś mu pomagał. Zobacz, jak to wyglądało przy wcieleniu Leszka. Może nie pomagał, ale został zauważony na pewno przez byty też z niższych kręgów, też które lubią wyciągać energię. One bardzo Z których często. Kręgów? Jedynka, dwójka, jeden z trójki, ale często właśnie nie do końca była to prawda, ponieważ one bardzo często korzystają z takich resztek energetyki wyciąganych przez innych byty. Tak, przez inne byty. Na przykład przez nią. Także one tutaj żywią się tym u Leszka, co tak naprawdę dla niej już jest. Czyli to, co powiedziała, było prawdą, że to, co wyrzucała, to, co jej nadbywało, to tak, oni te ochłapy zjadali. Tutaj powiedziała prawdę. Ale on wiedział, czytając Księgę Życia, wchodząc w to ciało, wybierając ten czas, tą rodzinę i te warunki inkarnacyjne, wybierał świadomie dla siebie? On spojrzał tylko w tę księgę. A czemu tylko spojrzał? Właśnie ciało tutaj subtelne nie przyjrzało się dokładnie, o czym tam jest wpis, jeżeli chodzi o tą inkarnację. Dla niego najważniejsze było to, że on znajdzie taką miłość i tam rzeczywiście było napisane prawdziwie, że znajdzie się taka kobieta, którą on dopiero pozna i to będzie jego miłość. I to go do takiego stopnia zafascynowało, że nie wnikał głębiej. Aha, czyli on teraz po prostu już rozumie, że tak. jeżeli zdecyduje się na konkretne, na kolejne wcielenie, to należy sprawdzić wszystkie warunki, w jakie wchodzi. Nie wybiórczo. Bardzo chciał uczuć, on ich wtedy też nie dostał i tak naprawdę w tym uczuciu do Emilii też był biedny, ponieważ ona zrobiła z niego zabawkę, ona się nim tak bawiła, ona nim manipulowała do takiego stopnia, że on po prostu i cały czas odwracała też kota ogonem, zwalała winę na niego ciągle. Ciągle. I w tym życiu też były takie sytuacje. Czyli chciała wzbudzić w nim poczucie winy, rozumiem. Tak, że to robiła. I on właśnie dlatego te ogromne poczucie winy też przeniesione i wpisane w sobie cały czas ma. Wyciągnął je już, czy nadal jeszcze tak, ma? Tak, już wyjął, ale było tego naprawdę ogromnie dużo. Zobacz, Asiu, czy jeszcze raz inkarnacyjnie, jeszcze choćby z poprzednich wcieleń, czy między wcieleniami jeszcze są jakieś zapisy, wpisy, programy, emocje, które bardzo mocno się zapisały w nim, negatywne,
które mają wpływ na obecne wcielenie, na jego relacje z ludźmi, tak, na jego relacje z samym sobą. Brak zaufania na pewno bardzo duży był do ludzi, on to już anulował, wyjął to. I strach. Też taka niepewność przed dalszym życiem, bo on cały czas zastanawia się tak naprawdę, co go czeka, co mu ten los jeszcze zgotuje, bo to już był ten program takiego Tak, przeznaczenia. tego przeznaczenia. Tak, co mu zgotuje kolejnym razem, ile jeszcze on po prostu się tam nacierpi i będzie musiał o siebie też walczyć, bo to życie to tak naprawdę dla niego jest walka, a od kiedy poznał Martę, tą kobietę, to jest walka podwójna. Czy jest gotowy, bo skoro już pozbył się wszystkich nałożeń, jeżeli chodzi o Martę, o Emilkę, Tak, czy jest nie ma gotowy nałożeń. już ją wypuścić, otworzyć jej portal? Tak. Tak, chcę, żeby wyszła. Bardzo dobrze. I ma otwarty portal na częstotliwościach też przynależnych do siebie i Do jej kręgu. Tam się kieruje. Bardzo dobrze. Niezbyt zachwycona, ale no trudno. No. Coś mówi, tylko wycieszyłam to, żeby Bardzo dobrze. ciało subtelne nie słyszało. Nie Nas potrzebam to już nie interesuje. Więcej stresów, tak. Dokładnie. Jak on Zamiast. teraz się czuje, kiedy już jest w tej przestrzeni bez niej? Jest też, z jednej strony było to, czego się spodziewał tak naprawdę. Słyszały oba ciała to, czego się z jednej strony spodziewał, z drugiej też zaskakujące, w pewnych momentach była zaskakująca dla niego taka też jej perfidia. Myślałam, że jednak to jest też odrobinę do mniejszego stopnia, że jakieś ludzkie uczucia ona w No, sobie to powinna akurat. mieć i tutaj się przeliczał. Asiu, czy Kompletnie. ty widzisz jeszcze, że te istoty niskiego rzędu, z jedynki, dwójki, trójki, jeszcze tam ma jakieś nałożenia? Jakiekolwiek? Nie, Nie ma nic? ze zdjęciem też jej wpływów i wszelkich zgód na też pozyskiwanie energii z niego, już one też nie mają tutaj do niego też Dostępu. podejścia. On czuje się już mocny w swojej przestrzeni, wie, że to Tak. on zarządza, wie. Jest wyczyszczona też energetyka, poszła do góry, także Jak tutaj nie połączenie z podepnął się do niego. fizycznym ciałem, praca czakr. Bardzo były czakry zanieczyszczone, wręcz były wyłączone. Tutaj też na pewno trzecie oko, gdzie ma zdolność zobaczenia tego Leszek tutaj, co jest po drugiej stronie i na przykład, ale tutaj w życiu albo w dzień jest mu to blokowane. A Też był. dlaczego jest blokowane? To było celowe działanie. On miał po prostu Ale to ona. tej kobiety nie czytać, tak. Ach, Mimo to o tego, to że chodzi. on i tak się wielu rzeczy domyślił i wiele rzeczy mu się samo też poukładało, dlatego czuł się A zaniepokojony. czemu ciało fizyczne powiedziało, że ktokolwiek próbował go szczytywać, to wywoływało to w nim ból głowy? Czy to nie były czasem działania Emilii? To jest bardziej, no tak, ja tutaj cały czas czytam, jeszcze mi głowa nie rozbolała. Tu bardziej chyba takie hamowanie albo rzeczywiście może na osoby niezabezpieczone mogła mieć taki wpływ, że powodowała ten ból, to by się nawet zgadzało, ponieważ energetyka wampiryczna jest bardzo ciężka i ciężko też jest ją zdjąć i rzeczywiście tutaj osoby może bardziej na to podatne lub nie do końca poprawnie zabezpieczone mogły się tak czuć, ale mogła równie dobrze też po prostu powiedzieć tak, że no, on już kogoś odstrasza, tak? Kilka razy się na pewno powtórzyło i na pewno Leszek to też przyjął, że właśnie tutaj Że tak jest. ostrzegał, że tak może być, także powiedział tak. Czyli widzisz go, że już jest czysty w swojej przestrzeni, nie ma Nie tam ma żadnych zakłóceń. tutaj żadnych już nakładów w ciele subtelnym i też w ciele fizycznym. Troszeczkę tutaj to potrwa, żeby on tak naprawdę odzyskał też do końca taką swoją też i świadomość. Świadomy już jest, ale taką uczucia nabrał na przykład takiej odwagi, tak? W ciele Też fizycznym. u niego się będzie też rozwijał, on do tego dopiero dojdzie. I też tutaj jak pościągał, na pewno czuje się dziwnie.
ponieważ pościągał takie rzeczy, do których był bardzo długo przyzwyczajony, ale one były niszczące dla niego. Także tutaj musiał to zdjąć. I teraz będzie uczył się tak naprawdę nowego postrzegania i życia, i siebie samego. Tak to wygląda. Pozwolisz mi porozmawiać z subtelnym Leszkiem na koniec jeszcze? Tak. To zostaw mnie z nim. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Jak się czujesz teraz, kiedy Emilka opuściła twoją przestrzeń? Drżenie czuję w ciele subtelnie. A podniosłeś swoje częstotliwości, wyrównałeś? Tak, i tak właśnie czuję takie wirowanie. Wypełnij się swoją energią, wypełnij wszystkie ciała, zacznij ją produkować, Leszku. Ona cała już jest dla ciebie. Wcześniej oddawałeś dużo swojej energii, teraz już ta energia jest w 100% dla ciebie, także pozwól sobie na to, żeby się tą energią wypełnić. Czuję się dziwnie, ale spokojnie. I właśnie o to chodzi. Do ciała fizycznego też musi ta informacja dojść. Najważniejsze, że czujesz spokój. Możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli, co twoje ciało fizyczne miało na myśli, pytając o Nikola Teslę? Miałam takie wrażenie, że coś mnie łączyło z nim. Może właśnie też... Masz dostęp do wszystkich informacji. Dziwne rzeczy, które spotykały mnie też w życiu. Czułam taką jakąś dziwną bliskość. Ale też z drugiej strony takie przeciąganie, że czułam, że dzięki może też jakimś eksperymentem, że mogę coś zrobić. Nie umiem tego teraz sprecyzować, bo tak jak jestem w takim dziwnym stanie, że to tak jakby im mi umyka, ale widzę, że szukałam takiego podobieństwa, połączenia między nami też. A do czego ci to podobieństwo było potrzebne? Tak jakbym też czegoś jeszcze w życiu szukał. Wiedział, że może mogę coś zmienić albo coś poprawić na Ale lepsze. Ale czym chciałbyś poprawić na lepsze? Nie sprecyzuję tego, czy dla siebie, czy też dla innych ludzi. Tylko żeby coś poprawić na lepsze, najpierw trzeba zacząć od siebie, Leszku. Nie możesz zmienić nikogo na zewnątrz, nie zmieniając swojej energetyki, swoich uczuć, swoich przekonań. Ja czułam tutaj. Czułam taką zmiana zaczyna się od siebie. Czułam. Ale to. Już to wiesz. Tak. Też był we mnie taki strach, czy jakby nasze drogi, dlatego było to pytanie, czy gdybym związał się z tą kobietą, jak ja bym wtedy, czy ten wpływ, który wywierało na mnie, czy on by odszedł, czy zmniejszyłby się? Ty znasz odpowiedź na to pytanie. Teraz tak, ale wtedy tak się zastanawiałam, czy może wtedy te wszystkie negatywne uczucia, gdybym się z nią zszedł, odeszłyby ode mnie, może dałaby mi spokój. Tak jakby zakończonego etapu tego szukałam, takiej odpowiedzi. Wielu już odpowiedź odnośnie niej, tak. Znalazłeś. Zobacz teraz na tych nowych warunkach, jak będzie wyglądała twoja egzystencja bez tych nałożeń, bez tych wpływów, bez tych ograniczających programów, traum, emocji, które przeniosłeś z poprzedniego życia. Zobacz teraz tą ścieżkę. Ja chcę mieć odrobinę spokoju teraz. Ja potrzebuję takiego wycieszenia, potrzebuję dojścia do siebie i też uspokojenia swojego ciała. To mi jest potrzebne. Później też widzę, że jednak dobre miałam przeczucie, które mną kierowało, że też będę go słuchał, takich ostrzeżeń. Bo masz intuicję bardzo dobrą, tylko tak. Trzeba zacząć jej słuchać. Tak. Też bym chciał, żeby to widzenie też wróciło mi normalnie, żebym mógł też w głąb siebie zajrzeć i dokładnie na przykład móc kogoś sprawdzić.
I te wychodzenie. Wychodzenie z ciała, właśnie o to ci chciałam zapytać. Zobacz takie momenty, kiedy wychodzisz z ciała i spotykasz tego niby konstruktora. Czy jak on się tam nazywał? Tak, tutaj spotkałam właśnie takiego też jednego z główniejszych konstruktorów, który pokazywał mi też różne ciekawe rzeczy, ale nie był nastawiony wrogo. Ale konstruktor w sensie, że on konstruował jakieś wynalazki, czy konstruktor tak w sensie jakby, kreator? Tak jakby stworzenie też świata wszystkiego. I kim jest? Zczytaj jego kod genetyczny, Leszku. Potrafisz to zrobić. Popatrz mu w oczy, dotknij go i szczytaj po kodzie genetycznym jego oryginalną formę. Kto to jest? Widzę tutaj zhybrydowany też byt. Jaki to jest byt zhybrydowany? Pół demoniczny i pół Anunnaki? Starożytny. Zobacz, to jest Anu. Ty wszystko wiesz, Leszku, cała wiedza jest w tobie. Tak, tylko tej części... Do którego kręgu należy, przynależy, zobacz. Najwyższy. Czyli do siódemki? Chyba tu jest siódemka. Nie wnikałem nigdy w te, w te numery. Jak go nazywają? Pokazują mi się dwa imiona jego. Mam powiedzieć, jakie imię słyszę? No powiedz. Colin. I z nim rozmawiałeś? Tak, jak widzę, że to, że z nim. Dość przyjemne. No, akurat z tej, z tego kręgu tak, bo bardziej to są... Zastanawia mnie jeszcze to takie wyszarpywanie, tak jak zachodziłem z ciała, to nie kontrolowałem... Zaobserwuj, dlaczego nie kontrolujesz? Zobacz, co się działo. Zobacz, jesteś nad swoim ciałem fizycznym widzę, w tym teraz momencie. Wiem, że byłem po prostu wyciągana. Ja wręcz czasami czułam takie szarpnięcia. Kto cię wyciągał, Leszku? Właśnie tutaj, już ingerencja też Marty, kobiety. Tak to ona cię wyszarpywała? Zobacz. Nie było to dla mnie komfortowe i też nie byłem w stanie, naprawdę próbowałam to kontrolować, nie dało się. Ale zobacz, czy to ona cię wyszarpywała? Kto cię wyszarpywał z ciała fizycznego? Widzę, dlaczego to robiła? Co chciała osiągnąć? Szczytaj ją w tym momencie. Na pewno chciała też wpędzić mnie w kłopoty tam po drugiej stronie gdzieś, żebym wszedł na przykład. Nie w to miejsce, w które byłoby dla ciebie bezpieczne ciałem astralnym? Dlaczego chciała cię wcisnąć na minę? Jak zaczynam się temu przeglądać, to widzę tylko taki uśmiech, czyli chyba z takiej perfidii swojej po prostu. A zobacz, Leszku, dlaczego ty świadomie nie możesz wychodzić ciałem astralnym? Co takiego jest w tobie, co cię blokuje być świadomym tego procesu? Też właśnie to zakłócone widzenie, które miałam i blokadę trzeciego oka też mnie hamowało. Czyli ona, ta ingerencja w nią. Strach, że nie kontroluję tego w nocy, to czy dam radę też kontrolować to w dzień? To było. Oczywiście, że dasz radę, wszystko dasz radę. Teraz już wiesz to? To zobacz teraz w przyszłości, jak wychodzisz z ciała, zobacz, jak to się odbywa teraz, już, na nowych warunkach. Widzę tutaj, że mam cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Oczywiście, zawsze miałeś. I też decyduję, kiedy ja chcę wyjść, a nie to, że mnie coś po prostu wyrzuca z tego ciała i wpędza w jakieś miejsce. Już nic cię nie może wyrzucać, Leszku, bo ty już na to nie pozwolisz. A jak widzisz swoje relacje z ludźmi? Zobacz, zaobserwuj, ze znajomymi, z rodziną, z kobietami w przyszłości. Zobacz siebie na linii czasowej, na tych nowych warunkach. To wszystko od ciebie zależy. Co wykreujesz tam, tam to zobaczysz. Ty jesteś głównym reżyserem. Kiedy wróci mi całkowita pewność siebie, na pewno też widzę te relacje jako dobre, że będę mógł się odnaleźć. Ile czasu potrzebuje twoje ciało fizyczne, żeby ta pewność siebie się zmaterializowała w twoim fizycznym ciele? Od miesiąca do dwóch na pewno potrzebuję czasu. Trzeba to włączyć w swoje życie.
całości. Czy nadal będziesz wracał myślami w przyszłości do niej? Takimi chorymi myślami, ograniczającymi cię? Nie zamierzam tego robić. Pięknie. Czy jasnowidz ci w jakimkolwiek stopniu pomógł? Jacek? Zobacz teraz, ty to widzisz, widzisz to najlepiej. Nie odczułam tutaj skutków. Mm-hmm. Takiej pomocy nawet nie czułam się lepiej, wręcz czułam się... Miałam takie wrażenie, że też byłam bardzo mocno zdenerwowana i też zdołowana, że nie odebrałam tak naprawdę żadnego też efektu ani skutku tej pomocy. Mm-hmm. A czy uważasz, że potrzebujesz jasnowidzów w swoim życiu? Kogoś, nie, kto ci powie? Zwróciłam się też tylko dlatego, żeby też zobaczyć, zdobyć taką pewność, że takie moje przypuszczenia też i obawy są słuszne. Też chciałam, żeby mi też to ktoś potwierdził, że to nie są tylko moje złudzenia albo moje własne takie myśli, które może być może ja wykreowałam. Mm-hmm. To zobacz jeszcze, Leszku, czy masz jeszcze w sobie taką potrzebę sprawdzania siebie i testowania siebie? Nie, już chciałbym sam zobaczyć. Bardzo dobrze. Sobie to, co bym mógł. Bo ty wszystko jest w tobie, Leszku. Ty nie potrzebujesz niczyich rad, potwierdzeń. Słuchaj tylko swojej intuicji i swojego głosu i ty będziesz wiedział, co zrobić. Nie potrzebujesz tutaj doradców. Tak. Mhm. Ja wiem to. Ja też wiedziałam wiele rzeczy wcześniej i chciałam tylko tak naprawdę rozwiać też swoje wątpliwości i po prostu odczepić ten też wpływ. Mhm. Czy chciałbyś przekazać coś swojemu ciału fizycznemu, które słucha nas tak. na Skype'ie? Przede wszystkim, że jestem wdzięczny nam obojgu. Mhm. To chciałbym mu powiedzieć. Resztę on zna. Mhm. Dziękuję także wam za tutaj pomoc. My również ci pięknie dziękujemy. Zostaw mnie proszę teraz z Asią. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Asiu, rozłącz się. Czy Leszek Subtelny jest gotowy, żeby zamknąć tę sesję, Asiu? Jest gotowy. Dobrze. To wyjdź proszę z jego przestrzeni. Wyjdź całkowicie. Wróć do siebie. Oczyść się dokładnie z całej energii tej sesji. Całkowicie. Zanurz się w cudownej wodzie energetycznej wykreowanej przez siebie. I oczyść wszystkie swoje ciała subtelne, ciało fizyczne z tych energii. Wróć do swoich częstotliwości. Rozłącz się ze wszystkimi, ze wszystkimi. I wróć do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I teraz policzę od 1 do 3. Kiedy powiem 3, wrócisz całą energią do swojego ciała fizycznego, do swojego cudownego życia, Asi, do teraźniejszości. 1, 2, 3. Dobry wieczór, Asiu. Dobry wieczór. O, znowuż jazda była samolotem. Turbulencje. Dobrze, napij się. Leszku, włącz mikrofon, proszę. Nie jestem, witam. Oddajemy ci głos. Pierwsze pytanie. Co tu się kurwa dzieje? O tym ja nie wiem. A co czuję i im się tylko wydaje? Ja nie wiem, co ty czujesz, to ty mi powiedz.
No właśnie to czułem, żeby tu przyjść i żeby się tego dowiedzieć. Coś czułem, że jest nie tak i się zgłosiłem, bo nie wiedziałem I miałeś co. bardzo dobrą intuicję, masz Leszku. Tylko słuchaj jej, bo ty jesteś również taką osobą bardzo medialną i ty odczuwasz, ty wiesz i należy tego posłuchać, Leszku. Nie wiedziałem, że takie istoty tutaj w ogóle istnieją. No to musisz poszerzyć swój światopogląd. Pooglądaj więcej sesji, to się dowiesz jeszcze, jakie są istoty. A skąd ta wiedza o tych kręgach? Bo nie słyszałam o tym. Z wszystkim się spotkałem, ale o tych kręgach to nie wiem za wiele. Wiedza o kręgach tak naprawdę jest tym, czego ja jestem demonologiem ogólnie też, z wykształcenia, powiedzmy. Super, także, no. Także telepatką, także ja doszłam do tego przez wiele praktyk tak naprawdę mojej pracy i doszukiwaniu się też, sczytywaniu bytów. Ja po prostu zaczęłam szukać i wiedziałam, że jest jakakolwiek hierarchia, która tam obowiązuje, bo to też nie jest tak, że to jest jeden wielki bałagan, każdy zepchnięty w jedno miejsce. Zaczęłam szukać i zajęło mi to, sporo czasu mi to tak naprawdę zajęło, czyli żeby... Czyli kręgi tak naprawdę to są jakby poziomy to, świadomości. To są poziomy, my to nazywamy kręgami, tak. Reptiloidy są w kręgu, w którym dwójka, trójka? Jedynka, dwójka, jedynka, nawet dwójka. Trójce, czyli to niektóre, trójki tak. Są te złośliwe, później są już właśnie w piątce typowo... W piątce są też wampiryczne, jak również inne istoty niebezpieczne, które potrafią też zaatakować. Siódme ogólnie też, nieoficjalnie mówiąc, tych kręgów jest 9. Są jeszcze dwa, które nazywamy tak zwanymi ukrytymi kręgami, także ukrytym też poziomem. I to, do jakiej hierarchii ja doszłam, to po prostu wieloletnią pracą rozpracowałam też, dlatego że... Jeżeli nie miałybyśmy tutaj z Dorotką w naszej pracy takiego pojęcia, z kim dokładnie mamy do czynienia, też nie mogłybyśmy wiedzieć wtedy, czego możemy się spodziewać od takiego bytu, tak? A mniej więcej, jeżeli widzimy, że jest to poziom niski, czyli jest to na przykład taki duch, który też potrafi się podczepić, potrafi też opętać, wiemy, czego możemy się spodziewać. I na przykład, jeżeli też mamy penalizację, bo niektórzy klienci sobie życzą wejść w hipnozę, też to patrzymy... Wtedy takiej osoby tak nie wprowadzamy w ogóle w indukcję. Dla jej bezpieczeństwa, a na pewno też nie kanalizujemy. Także my tutaj... Po prostu musimy takie rzeczy wiedzieć. To jest taka moja tak naprawdę teoria, którą też wiele osób mi potwierdza, którzy widzą to samo. Może widzą to też poziomami, ja to widzę w taki sposób.